sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt gościć legendę wrocławskiego klubu, legendarnego piłkarza, legendarnego szkoleniowca, czyli Ryszarda Tarasiewicza. Dzień dobry Panie trenerze. No, witam. Panie trenerze, zanim przejdziemy do Śląska, do naszego ukochanego klubu, chciałem zapytać o ostatnie miejsce Pana pracy, czyli GKS Tychy. No od marca Pan zdaje się tam już nie pracuje. Co było przyczyną zwolnienia? Znaczy, dokładnie się nie dowiedziałem, bo ja zostałem poinformowany na drugi dzień po ostatnim meczu, który prowadziłem, po przegranym meczu w Głogowie, gdzie to raczej był wynik logiczny, bo myślami zawodnicy byli przy półfinale Pucharu Polski i zrobiliśmy kilka zmian. A następnie uważałem, że nie ma sensu rozmawiać, decyzja została podjęta. Co boli? No przede wszystkim to, że nie było podstaw, żeby mnie zwolnić, bo 9 meczy z rzędu żeśmy nie przegrali, ta jedna porażka, mieliśmy realne szanse, żeby grać w półfinale Pucharu Polski i grać w barażach o awans do ekstraklasy. Panie trenerze, mówi się często, że Pan wykręcał wynik ponad stan, że w Tychach sam fakt, że graliście bliżej sioczowe lokaty, no wynikał z Pana pracy, z Pana warsztatu. Czy wie Pan, na pewno jest to zasługa nie tylko jeżeli chodzi o moją osobę, ale generalnie pierwszych trenerów, którzy decydują o funkcjonowaniu zespołu, o wynikach, ale dzisiaj sam pierwszy trener nie dałby rady tego wszystkiego ogarnąć. Wie Pan, cały sztab szkoleniowy, funkcjonowanie i myślę, że sukcesem albo jakąś taką receptą na sukces jest, wie Pan, właśnie mieć takich kilku zaufanych w sztabie szkoleniowym pracowników, którzy po prostu będą szli tą samą drogą i będą podzielać tą samą filozofię. I tu jest, powiedziałbym, klucz do jakichś konkretnych wyników. Ale nie ulega wątpliwości, że na każdym poziomie, wie Pan, trzeba do tego narzędzia. Narzędzia przede wszystkim to są sprawy organizacyjne, drobne sprawy, materiał ludzki. I abstrahując, jeszcze raz powtórzę, rozgrywek, trzeba mieć zawsze tych dwóch, trzech zawodników, którzy decydują o obliczu zespołu i nie zawsze jest taka możliwość. Ja akurat wszędzie tam, gdzie pracowałem, to się borykałem z problemami mniejszymi lub większymi finansowymi i naprawdę nie było to proste ani łatwe. Tym bardziej, że wiedziałem, że moje nazwisko jako trenera będzie postawione pod większą, powiedziałbym, presją i nacisku na wynik, ale nawet najlepsi trenerzy, już nie będę mówił o zespołach, wymieniał, mają naprawdę bardzo dobre zespoły. Już nie mówię w Polsce, ale i na Zachodzie i cały czas szukają, cały czas mówią o transferach, o wzmocnieniach, bo tak to funkcjonuje. No w Tychach nie było wielkich pieniędzy, no też nie czarujmy się. Ale Pan też chyba nie dostawał tam nigdy takiego przykazu, że Panie trenerze, w tym sezonie gramy o awans, musimy awansować do ekstraklasy. Tak, nie. Jasno, żeśmy na ten temat nie mówili, ale ja miałem 14-15 zawodników, którzy mogli śmiało rywalizować o to, żeby realnie myśleć o ekstraklasie.
i zajęcie 9. miejsca, mówię, na 12 kolejek przed końcem, gdzie była realna szansa powalczyć, powiedziałbym, w barażach o ekstraklasę, skończyło się na 9. miejscu, najgorszym od powiedziałbym, mojego pobytu, bo wcześniej zająłem 4. i 7. miejsce, brakowało mi w pierwszym sezonie 3 punktów do awansu, ale uznano to w klubie za sukces. Uważam, że nie można tego odbierać jako sukces. Panie trenerze, chciałem wrócić na chwilę do Śląska Wrocław, do pana ostatniej przygody, jak na razie ze Śląskiem, kiedy to został pan z klubu zwolniony w bardzo, słyszałem, dziwnych okolicznościach i chciałem właśnie pana trenera wprost zapytać, jak to wyglądało, bo to był mecz, zdaje się, z Koroną w Kielcach, którego pan już nie prowadził. Wie pan, okoliczności zwolnienia były co najmniej dziwne. Uważam nadal, że nie było, mimo kilku porażek z rzędu, co mi się pierwszy raz zdarzyło, żeby ponieść 4 porażki z rzędu. Graliśmy wszystkie mecze, mimo tych porażek, na dobrym albo bardzo dobrym poziomie. Paradoks futbolu jest to, że nie zawsze grając dobrze się wygrywa. Nieco później, już z perspektywy czasu, trochę dziwiło i nie ukrywam, bolało, że oczywiście z całym szacunkiem dla Śląska Wrocław, i to już mówiłem wcześniej, dziękowałem, że miałem możliwość pracy w tym klubie jako trener z seniorami, dzięki panu Schetynie i panu Sobiesiakowi, którzy mi zaufali w czasach gry naszego Śląska w trzeciej lidze. Uważam, że trenerzy nie w taki sposób związani jak ja ze Śląskiem Wrocław dostawali wcale nie lepszymi wynikami ode mnie dłuższy okres pracy, czy większy kredyt zaufania, niż to miało miejsce ze mną. Panie trenerze, piłkarze do tej pory, mistrzowie Polski, mówią, że Śląsk Wrocław zdobył złoty medal, wiadomo, dzięki Lęczykowi, który ich prowadził wtedy, ale że również dzięki trenerowi Tarasiewiczowi, który ten zespół stworzył. Wie pan, ja mówiłem chyba w 2008 czy 2009 roku, że ja ściągnąłem, bo wtedy sam decydowałem o transferach, oglądałem bardzo dużo meczy, bardzo dużo śledziłem, dużo rozgrywek, czy to krajowych, czy zagranicznych. To były setki DVD czy CD oglądanych zawodników. Ściągałem ich z projektem na dłuższy okres, nie mówię 5-7 lat, ale tych 3 lat, w przedziale wiekowym. Też miałem szczęście, najlepszym dla piłkarza, bo to między 24 a 28 rokiem życia, a nawet młodsi zawodnicy. I mówiłem zawodnikom i nie mówiłem, żeby ich po prostu podpompować, czy im dać większą wiarę, że ten zespół z małymi retuszami, czy liftingiem małym, za 3 lata zdobędzie Mistrzostwo Polski. To się potwierdziło. W większości tych piłkarzy, których ja ściągałem do Śląska, i jest to duża, duża satysfakcja. Panie trenerze, został pan zwolniony w sezonie, kiedy Śląsk zdobył srebrny medal. I sprawa skończyła się w sądzie. Wokół tej sprawy narosło wiele legend, wiele niejasności. Część kibiców miała panu za złe, ma wręcz do tej pory, że pan zażądał od Śląska pieniędzy za sukces, który za tym kibiców nie był pana autorstwa, czyli srebrny medal. Proszę powiedzieć, jak to było, bo z tego, co
rozmawialiśmy nawet przed programem, no to nie było tak, że Tarasiewicz zażądał od Śląska pieniędzy. Na zasadzie macie mi oddawać kasę, nie mamy o czym rozmawiać. Tak, no my, to nie jest sekretem, my lubimy sobie zaglądać, mamy taką naturę do kieszeni. Zresztą najlepszy przykład i najbardziej taki, powiedziałbym, jakiś świeży, to jest najpierw liczenie, ile po wspaniałym sukcesie Iga Świątek zarobiła i co może sobie za to kupić, ile pewnych rzeczy, a dopiero później patrzymy przez pryzmat tego, co musiała włożyć w ten sukces, przez ile lat, ile rodzice musieli zainwestować. Także od kwestii finansowych nie uciekniemy. Szybko, żeby się nie rozwodzić na ten temat, to po pierwsze, ja prowadząc zespół przez 2 czy 3 miesiące w pierwszej lidze, teraz Ekstraklasa, po awansie pracowałem na kontrakcie drugoligowym. Ja nie zabiegałem o kontrakt 3-letni, postawiłem swoje warunki, szefostwo to zaakceptowało. Po zwolnieniu zostało mi 16 pensji do zapłacenia. Ja powiedziałem, że możemy się rozejść przy 8 pensjach. Razy, że kompromis. 50 na 50, 8-7 pensji. Zostało mi zaproponowane 4 pensje, na które się nie zgodziłem, a może później byśmy doszli do porozumienia, tylko zaczęło się robienie, przeciąganie liny i pewne stwierdzenia, kto ja jestem albo co zrobiłem dla tego klubu. To a działacze Śląska tak mówi? Ja miałem rozmowy, no po prostu no, nie chciałbym wracać do tego, bo ludzie, którzy mnie znają i wiedzą, jaka była sytuacja, nie muszę tego po prostu aż tak dokładnie wyjaśniać i opisywać. Ja uważam, że postąpiłem lojalnie, słusznie, z dużą dozą, powiedziałbym, chęci kompromisu i jest tu w mojej ocenie jak najmniejsza wina, tym bardziej, że te 4 punkty też pozwoliły Śląskowi zająć drugie miejsce, które zdobyłem. Bez wątpienia. Trenerze, kibice się mnie często pytają o Cristiana Omara Diaza, bo to jest niesamowicie utalentowany facet, prawda? Trener go, zdaje się, ściągał nawet do Śląska. To. Co w nim trener widział? No bo potencjał ogromny, no ale gdzieś tam coś chyba mu nie stykało. Bo... Znaczy nie. Wie pan, to jest całkiem inny mają charakter zawodnicy z Ameryki Południowej, Argentyna, Urugwaj niż Brazylia, Kolumbia. To są, tak jak można powiedzieć, zawodnicy bardzo butni, pewni siebie, z dużym poczuciem wartości i z nimi trzeba rozmawiać szczerze, bezpośrednio, nie wolno ich okłamywać, nie tylko ich, ale generalnie, co ja robiłem ze wszystkimi zawodnikami. Rozmawiałem z nimi w 4 oczy, mówiłem, co mi się nie podoba i nie było żadnych niedomówień i jakichś, powiedziałbym, intryg pozasportowych. Tak, jak oglądałem wielu zawodników, a taki najlepszy przykład, gdzie miałem wybrać między nim, Diazem, a Mecengą, który poszedł do Legii Warszawa i uważałem, że on będzie lepiej pasował mentalno-charakterologicznie, nawet go nie znając, ale po sposobie poruszania się i po sposobie gry do Śląska Wrocław, grając, chcąc grać później już na przyszłość w systemie 4-4-2. Na początku takśmy grali w okresie zwolnienia mojego, bośmy zmienili system gry z Sotirowiczem i Diazem i przemawiały te, powiedziałbym, argumenty na jego korzyść, ale też cena, gdzie Mecenga był droższy i gdzie się nie sprawdził w Legii. No właśnie, gdzie właśnie, się nie sprawdził, to nie pamiętam. I był dużo droższy. A ja zapłaciłem, znaczy ja bynajmniej się umówiłem, jaka cena była końcowa, to nie wiem, ja bynajmniej się umówiłem na 250 tysięcy dolarów w tamtym czasie za transfer definitywny i uważam, że ten zawodnik mógł grać przez ładne parę lat,
Śląsku i nam dać dużo satysfakcji, ale i też mogliśmy jako klub na nim jeszcze dobrze zarobić. No to trochę wyglądało tak, jak, że jak trener odszedł, to on jakby, no nie wiem, przestał się czuć może pewnie. Nie wiem, to trzeba by zaprosić, nie wiem, jego samego. No, na wywiad. Dino jest w Argentynie i szuka klubu. No mówię, albo ludzi, którzy byli bliżej związani ze Śląskiem Wrocław w tamtym okresie na co dzień. Trenerze, kończymy pierwszą część naszego programu. Muszę jeszcze zapytać o aktualną dyspozycję Śląska Wrocław. Jak pan ocenia nasz zespół? Pan, nie będę kłamał, że oglądałem wszystkie mecze Śląska. W większości oglądałem. Uważam, że Śląsk powinien grać dużo odważniej. Nie wiem, jaka jest filozofia i idea prowadzenia zespołu. Dużo bramek zdobywamy ze stałych fragmentów gry. Uważam, że mamy potencjał na to, żeby sobie kreować dużo więcej akcji ofensywnych i straszyć przeciwnika poprzez akcje dwójkowe, trójkowe. I na dzień dzisiejszy z tych 14-15 zawodników, którzy wychodząc, grając z Legią, z Lechem i to nie tylko u siebie, ale na wyjeździe, nie mają się czego obawiać, nie powinni się czego obawiać, bo są dobrymi piłkarzami i powinni na tyle, ile mogą w danym meczu starać się dyktować własne warunki gry na boisku. Jest tam jakiś piłkarz, który trenerowi szczególnie się rzucił w oczy? Znaczy powiem, że tak dla mnie generalnie o obliczu zespołu decyduje druga linia. I ta druga linia z Mończyńskim, z Pichem, nawet z Musondą, gdzie mimo błędów, powiedziałbym, i nieraz nie najlepszych wyborów, ale mimo prostych błędów, po prostu ta szybkość jest determinująca w dzisiejszym futbolu i musimy do tego dążyć. Uważam, że zespół generalnie jest dobrze zbalansowany w linii obrony, w linii pomocy. Może na dzień dzisiejszy powinien mieć jakąś alternatywę trener, powiedziałbym, w linii ataku, bo Esposito ma bardzo duży potencjał i uważam, że ten zawodnik w wieku chyba, nie wiem, 24 lat teraz, tak, chyba, może 25, to nie wiem, 24. No, młody chłopak. Przy dobrych wiatrach, kolokwialnie mówiąc, bez urazów, Śląsk może chyba to jest jedyny zawodnik na dzień dzisiejszy, na którym Śląsk może zarobić dobre pieniądze. Panie trenerze, tu stawiamy kropkę, bo musimy kończyć pierwszą część naszego programu. Dziękujemy Państwu bardzo. To był program Hej Śląsk, a gościliśmy w nim samego Ryszarda Tarasiewicza. Dziękujemy, panie trenerze. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.